Siema, Darek Pankowski z tej strony. Dzisiaj mam do testów Strata. Jest to gitara chyba z najniższej półki cenowej. Swego czasu była sprzedawana na Ale Drogo, chyba mi się wydaje, coś w granicach 200-300 zł. Gitara jest wykonana, no właśnie. Tutaj prawdopodobnie jest sklejka. Na gryfie jest klon, podstrunnica prawdopodobnie z palisandru. Ciężko było mi to sprawdzić, bo nie znalazłem nigdzie specyfikacji tej gitary. Są trzy single, 2 potencjometry ton, 1 volume, 5-porcyjny przełącznik, klucze jakieś zwykłe, siodełko też zwykłe i mostek. Zobaczcie, mostek tutaj niby powinien być tremolo, bo z tyłu widać, że jest klapka, ale to nie jest tremolo, to jest przykręcone na stałe tymi śrubami do korpusu. Czyli to jest taka jakaś mała ściema. Spróbuję na tym zagrać parę dźwięków. To jedziemy. No jak? Powiem wam szczerze, że nie wiem, co mam powiedzieć o tej gitarze. Gitara bardzo nie stroi. Cały czas trzeba ją dostajać, bo klucze nie trzymają. Gryf jest stosunkowo gruby i średnio wygodny. Poza tym struny no, są bardzo wysoko od gryfu. Próbowałem coś regulować, ale nie da się tego obniżyć za bardzo, bo wtedy znowu strasznie brzęczą. Próbowałem regulować gryfem, no prawdopodobnie ta śruba jest zerwana, bo kręcę sobie w kółeczko i nic się nie zmienia. Dlatego na pewno tej gitary nie polecam nikomu. Uważam, że to jest świetna gitara do powieszenia na ścianę. I niech tak zostanie. To dzisiaj będzie na tyle. Kto może, to zasubskrybujcie, dajcie dzwoneczek, dajcie lajka, napiszcie komentarz i widzimy się jak zwykle w środę o 19:00. To na raczej.